Nie ma internetu. Jest internet, nic nie słychać. Nie, nie słychać dalej? Nie ma internetu. A, słychać. Czyli chyba jest wszystko ok. Napiszcie, czy jest ok. Już słyszę na telefonie, że chyba już wszystko wróciło do normy, także napiszcie, czy jest ok. I witam wszystkie osoby, które pojawiły się tutaj na czacie. I czekam, czekam. Aha. Słychać, dobra, dziękuję Edward, słychać. I tutaj a propos właśnie zamieszania, które tutaj jest pomiędzy Kuchnia na Wesoło, babusi Marusi i innymi osobami, proszę swoje sprawy załatwiać między sobą, a nie tutaj mi, że tak powiem, bruździć na czacie. Ja się nie będę wypowiadać na ten temat, każdy ogląda kogo chce i każdy myśli o każdym co chce, także pisałam właśnie tam, żeby był spokój, nie wiem czy odczytaliście i po prostu, żebyście się uspokoili i, że tak powiem, między sobą tu kotów nie darli, bo zablokuję po prostu te osoby na czacie, bo ma być ład i porządek, także odnoszę się do tych osób, że macie tutaj, jak to się mówi, zachować spokój, jeżeli chcecie uczestniczyć w czacie, a w przeciwnym razie to zostaniecie po prostu przeze mnie zbanowani. Także takich spraw informacyjnych. Także cieszę się, że wszystko udało się tutaj już ogarnąć, bo tak, głosu nie było, coś problem z internetem był, no i myślałam, że już tutaj lipa jedna wielka będzie. I witam Edwarda Kaczmarka, Sławy Mały witam, Paweł Łukaszewski. Witam, dziękuję za pozdrowienia w imieniu męża. Tak, babusia Marusia, także wiecie. Spokojnie, spokojnie. Ja nie chcę się tu wypowiadać pomiędzy wasze po prostu tutaj właśnie. I kto kogo ogląda, to też jest jego prywatna po prostu sprawa. I kto co o kim myśli. Bardzo słusznie, panie Michał. Dziękuję. Helenka. Cześć, Helenka. Słychać, słychać. Ochaj, co tam u was ciekawego? Słychać. U mnie to wiecie, tak jak to się mówi. Dzień można powiedzieć jak co dzień, nie? Widzę, że 12 osób jest, także bardzo się cieszę, że jest już tyle osób. Troszkę powiem wam, że się z tego, jak to się mówi, zdenerwowałam, bo mówię, że o, coś nie tak. Siadam, a tu się okazuje, że problemy techniczne. No niestety, jak to się mówi, złośliwe rzeczy martwych bywa. No to coś mam powiedzieć, nie? Busia Marusia, dobrze, że ci powiedziałam o live'ie u pani Moniki. Miło cię widzieć, babusiu Marusiu. No, witacie się, bardzo fajnie. Męskie drogi, pozdrawiam serdecznie i czekamy z żoną na nowe odcinki. No nie ma, że się ten mój mąż zmobilizować. No nie ma. Szczerze powiem, nie ma jakiegoś tam materiału i nie może się zmobilizować, no. Do tego, no. On tam tak często filmów też nie daje, także wiesz. Ale może coś się pojawi, ale mówię spokojnie. W sumie lepiej jak spokojnie. Nic się nie dzieje, jakby miało, wiecie, coś się tam dziać na drogach, nie? Wiadomo, o co chodzi, nie? Może tutaj coś pominęłam, nie przeczytałam, także przepraszam, bo tutaj, jak to się mówi, staram się ogarnąć, ale wiecie, były te problemy techniczne i może coś przegapiłam, także kogoś nie przywitałam, to przepraszam. Oczywiście witam osoby, które się pojawiły, osoby, które będą w późniejszym terminie, wiadomo, odsłuchiwały tego live'a, bo ja zawsze live'y zostawiam, prawda? Bo ktoś po prostu z jakichś tam względów to sobie może potem odsłuchać po prostu. Paweł Łukaszewski. Brakuje materiałów na odcinek, bo trochę byłem zajęty poza tym,
Wszędzie rozkopane i nikt nie szeleje. Dokładnie, u nas to kurde wieczne roboty drogowe, że tak powiem, na każdym prawie odcinku o drogi. Także jest nieciekawie, trzeba po prostu przez jakieś mniejsze miejscowości mijać, żeby te korki ominąć, żeby można było jakoś rozsądnie, wiecie, dojechać gdziekolwiek, bo jest tragedia. Problemy techniczne są zawsze nieprzewidzialne, ale jest okej. Okay. No wiadomo, bywa, nie? Ale się niepotrzebnie człowiek denerwuje tylko, nie? Jak to się mówi, zaplanuje sobie coś tam, chce, żeby to już było, jak to się mówi, już, a tu się okazuje, że się siada i jest coś nie tak, coś tam się, wiecie, nie układa pomyśli, nie? A jak to mówię, życie. Witam serdecznie. Ja u pani Moniki pierwszy raz. Z polecenia pewnej miłej pani, pozdrawiam z Niemiec, Aneta. Jest mi bardzo miło, że jesteś u mnie pierwszy raz, jak mówisz. No mam nadzieję, że coś tam znajdziesz u mnie dla siebie, nie? U mnie tematyka jest różnorodna, także... A z tego, co widziałam tam na społeczności, pytałaś się o sprawy ogrodnicze, także chyba coś tam z ogrodnictwem, że tak powiem, cię interesuje, może nie tylko, także bardzo mi miło, że nowa osoba się pojawiła i jest po prostu u mnie. Mam nadzieję, że moje marudzenie, że tak powiem, cię nie przerazi, zostaniesz na dłużej. Czy zdradzi pani, co planuje z nowych kontentów na kanale? Czy ja planuję z nowych kontentów na kanale? No, myślę, że już niedługo. Jakieś nowe kontenty może nie, ale niedługo to wiadomo, że już pójdziemy w kierunku, że tak powiem, sezonu ogrodniczego pełną parą. Myślę, że gdzieś tak koniec lutego, jakieś tam pierwsze wysiewy. Oczywiście się pojawi, bo wybieram się już teraz po nasiona, to myślę, że się pojawi filmy, jakie nasiona tam na sezon, wiadomo, będą ogrodniczy. Powiem wam, że dzieciaki miały ferie, no i właściwie ktoś stale musiał być w domu i wiadomo, padło zazwyczaj na mamę, czyli gotowanie, siedzenie w domu i palenie w pieców przez dwa tygodnie, także jakiegoś tam wielkiego ruchu po prostu gdzieś tam nie było. Jak dzieci są w szkole, to wiadomo, już można gdzieś do sklepu się rozejrzeć za nasionami i coś już kupić, bo potem może być problem, bo dowieźli właśnie świeże dostawy, także planuję gdzieś po niedzieli, to wiecie, się wybrać i coś kupić. Część jeszcze z tamtego sezonu mam. Zobaczymy, co tam się uda upolować. No to mniej więcej wiem, co ja tam będę wysiewać, nie? No ale wiadomo, nie? Także postaram się, żeby też film był. Cześć kochana Anetko, witacie się. Brawo pani Anetko, ja też z polecenia. No fajnie, cieszę się. Witam panią Magdę. Brawo, ale jakieś dania regionalne. No troszkę mam tych dań regionalnych, mam przecież ten. Flaczki po Zamojsku, mam regionalne lubelskie te. Cebularze. Nie wiem, tak powiem szczerze, że jakoś tak się nie zagłębiam w temat, co akurat u nas takie dania regionalne. Musiałabym coś popatrzeć, tak. I bardziej może się zainteresować tym tematem, jeżeli widzowie by chcieli jakieś dania regionalne. Po prostu tam jakoś tak gotuję, co mi tam, wiecie, znajdzie ochota i wena twórcza i na co akurat ja mam ochotę lub domownicy, nie? Czy tam coś po prostu upiekę. No ciasto, wiadomo, chociaż raz w tygodniu jakieś ciasto muszę upiec, bo jednak uzależniliśmy się od tego słodkiego, no nie ukrywam, nie? Także wiecie. Ja u pani zawsze zaglądam do ogródka i koniecznie w pomidory, bo też mam ogródek, o widzisz. Czyli Magda zainteresowana tym. Ogrodnictwo. No będzie się działo. Będziemy coś wysiewać, będziemy coś działać, nie? Powiem ci ogólnie, że mi to ta zima, to ja nie wiem.
W tamtym roku jakoś szybko minęło, w tym roku tu mi się ciągnie, jak ja mówię, jak serial brazylijski. No strasznie mi się ciągnie, długo, nie? No w sumie jeszcze lutego nie mamy, także jeszcze nie będę szaleć, bo to jeszcze za wcześnie na jakieś ogrodnicze szaleństwo, bo jest za krótki dzień po prostu i rośliny nie dadzą po prostu rady. Tak, te ogórki meksykańskie, ma Pani z nimi doświadczenie, smak, uprawa, czy dobre do wykowania? Powiem Ci tak, ja miałam w szklarni te ogórki meksykańskie, bo ja z polecenia tej znajomej miałam i one mi słabo się zawiązały. Koleżanka to miała bardzo ładne, te ogórki meksykańskie, mogę polecić kanał. Kanał sobie, jak zechcesz, zobaczysz. To Matinka, ona chyba w tamtym roku, czy dwa lata temu właśnie miała te ogórki meksykańskie i właśnie u niej na kanale też jest przepis, jak zrobić te ogórki meksykańskie do słoików. Robiła, ponoć są bardzo, bardzo dobre, ale ona miała je w gruncie, może w gruncie one lepiej sobie radziły. Nie wiem, u mnie w szklarni jakoś sobie nie poradziły. Ja w tym roku prawdopodobnie zrezygnuję jednak z tego ogórka meksykańskiego. Rodzynek brazylijski też miałam, ale to też jakoś tak nie podeszło, powiem Wam szczerze. No coś tam urosło, ale to późne było. Po prostu może za późno wysiane, nie? Witam wszystkich wesoło. Kuchnia na wesoło się mrozi. Fajnie, kto ma ogródki. No fajnie. Jakiej pani muzyki lubi słuchać wraz z mężem? Ja to jestem starodawna, staroświecka. Stare jakieś takie, wiecie, przeboje do disco polo. Mało się kto przyznaje, że disco polo, no ale... Może tam jakieś jeszcze inne takie... słucha, może jak jest, to napisze. Napisał już, dobra, jeszcze nie doszłam do tego. Dzisiaj u mnie szarlotka. Widziałam szarlotkę, Edward. Przepyszna, przepyszna, a u mnie ciastko. Wczoraj zrobiłam ciastko ze śliwkami kruchym. Mrożonymi oczywiście. I z tym, no, z budyniową pianką. No. Zrobiłam to, będziemy mieli na kilka dni. U mnie naleśniki z dżemem truskawkowym. No, u mnie gdzieś też muszę poniedziałek skoczyć naleśniki, a dzisiaj zrobiłam sobie sosik, starą marchewkę i sosik z tych, no warzywka wiadomo, i sosik z grzybów mrożonych, zmrożonych opieniek, ziemniaczkami i taki obiad bezmięsny dzisiaj, nie? Ale pyszny. Ja słucham innej muzyki niż żona, ogólnie to staroci słucham. A, my słuchamy staroci. I ten, i... No bo już te nie lata, nie te. Tutaj Józef Lewandowski. Komentarz usunięty przez moderatora. Nie wiem, co tam napisałeś, ale jak coś nieodpowiedniego, to proszę o, że tak powiem, opanowanie odpowiednie. Becia gotuje. Witam koleżankę. I również zapraszam Was na kanał Becia gotuje, który też niedawno odkryłam. I koleżanka gotuje też takie proste dania i piecze coś jak u mnie. Także fajne. Ostatnio zrobiłam z jej przepisu i też dałam na kanał barszczyk z tymi, z pulpetami i było przepyszne, także na pewno coś tam jeszcze od Ciebie się zainspiruje, także fajnie, że jesteś, że mnie odwiedziłaś. Zachęcam do odwiedzenia właśnie kanału koleżanki Becia gotuje. U tomatinki są już lęki kurczaków zaczęły, tak, bo ona ma, można powiedzieć, dwojaką, nie wiem jak, dwie tematyki główne, czyli pokazuje właśnie, co tam w trawie piszczy u jej drobiu, czyli hodowla kur i właśnie skupia się głównie na uprawie pomidora i innych warzyw również, ale głównie pomidorów i to takich nietypowych odmian pomidorów, także ciekawie jest on u niej, też u niej pewnie już niedługo się zaczną wysiewy, także jak ktoś lubi, to jak najbardziej zapraszam, bo fajna dziewczyna, fajnie pokazuje i myślę, że warto. No moje drogi, ja tak samo, może Pan kilka kapel wymienić. No i znowu tutaj
Oj, Marusia, pani Marusia, coś wy tutaj się nie umiecie zachować. Ja mówiłam, że tak powiem, bo tu mój widzę moderator was tutaj usuwa nie bez powodu na pewno. Przychodzicie tutaj tylko po to, aby się reklamować, to niestety tutaj nie wolno się bezczelnie reklamować. Dokładnie. Nie jest to kanał reklamowy, jeżeli chcę zareklamować właśnie kogoś, kogo, że tak powiem, uważam, że warto polecić, to go sama po prostu zareklamuję. Czy po prostu w filmie, czy tutaj na czacie, opcjonalnie na społeczności, bo czasami ktoś po prostu przychodzi pierwszy raz, nigdy u mnie nie był, lub na innych kanałach i po prostu chce się reklamować. Także to nie jest, nie są reklamy telewizyjne, no. Powiem wam tak. Rolnicy lokalni to skarb. Kupuję dużo lokalnie. Ale czego kupujesz dużo lokalnie? Może bardziej precyzyjnie. Czego dużo kupujesz? No to widzę, że dzisiaj nam zeszła tematyka na ogrodnictwo. W sumie fajnie, bo już myślę, że ktoś tam, kto ma ogród, to już też jakieś plany ma. Jakieś już nasiona kupił lub planuje zakupić. I coś już w temacie zacznie się dziać, chociaż jeszcze, jak to mówię, do maja daleko. U mnie wczorajsze pączki. Ja wiem, Helenka, ty pączki robiłaś. A ja pączki nadziewam przed pieczeniem, ale nadziewają po. Bo ty pisałeś, że po nadziewasz. Tak, co z tymi ludźmi? Jakby mogli, to by z butami na twój kanał wleźli. Powiem ci tak, Becia, ty pewnie babka jesteś, nie? Bo jeszcze w sumie nie pytałam. Że po prostu porządek tutaj trzeba utrzymać, jeżeli coś tutaj jeszcze będą, że tak powiem, fikać, brykać. Żeby to się nie wyrażać, wiadomo. Łaciną, to ja ich to po prostu poblokuję i niech oni idą u siebie na kanałach załatwiać swoje, że tak powiem, sprawy prywatne lub dzwonią, piszą sobie, nie wiem, gdzieś na jakichś mediach społecznościowych, bo my tu nie jesteśmy, że tak powiem, od wysłuchiwania ich problemów, nie? I co, kto do kogo cierpi? Każdy tak naprawdę do kogoś coś cierpi i to nie znaczy, że tutaj ma swoje brudy wyrzucać, prawda? Kanały tylko polecam ustawić. Kanały tylko polecanych ustawić. No, chyba tak. Morskie drogi. Aha, co wy wymieniacie? Nutki. Także, kochani, fajnie, fajnie, cieszę się. 19 osób widzę. Szok i niedowierzanie, no. Aż tyle was jest. Normalnie piszecie, nie nadążam za wami czytać. Ale fajnie, fajnie, cieszę się. Jak to się mówi? Że aż tyle was jest, także możemy sobie swobodnie porozmawiać, możecie między sobą, wiadomo, porozmawiać również, jakieś swoje po prostu poglądy powymieniać, oczywiście kulturalnie, bo nawet nie wiem, czy są osoby nagrywające to wiedzą, a ci, którzy tak wiecie, są zwykłymi użytkownikami, nie zawsze zwracają uwagę, ale też na każdym filmie i przed każdą transmisją jeżdżę. Mamy się zachowywać w stosunku do siebie kulturalnie i nie obrażać się wzajemnie. No, są takie zasady po prostu YouTube'a. Także nawet odgórnie założone, nie tylko, że tak powiem, przez daną osobę, która aktualnie, że tak powiem, transmituje film, transmisję na żywo, premiery i tak dalej, nie? Także to nie jest jakieś takie, wiecie. Ale chyba myślę, że dla każdego normalnego człowieka jest to oczywiste, że mamy się zachowywać w stosunku do siebie z kulturą, a jak chcemy między sobą koty żyć, to żyjmy sobie gdzieś prywatnie, prawda? Jak ktoś coś do kogo ma. I bardzo dobrze pani robi. Będzie nas więcej, jesteś super, Monia. No dziękuję, Magda Gromek. Dziękuję. Masz rację, Luba, Moniczko. Ja ci powiem tak, Marysiu, mnie nie interesują sprawy, które widzowie mają do ciebie,
Czy ja ciebie oglądam, czy ja cię nie oglądam, innych też to nie interesuje. Kogoś lubię, to oglądam, kogoś nie lubię, to nie oglądam i nie wchodzę i komu, że tak powiem, buty nie pluję. Bo to nie jest jakiś, wiecie, sens, żeby mieć ubaw z tego, że niektórzy sobie chodzą po kanałach i mają ubaw z tego, że komuś, że tak powiem, kogoś w kostkę ugryzą. Bo to nie na tym polega, nie? Mamy, że tak powiem, się zachowywać jak ludzie, a nie jak bydło po prostu. No to już tak, jak to się mówi. Ale niestety, nie da się uniknąć tego. Myślę, że każdy nagrywający, który już jest jakiś czas na nagrywa na platformie YouTube, to na pewno się spotkał z takimi osobami, którym wszystko się nie podoba i wszystko nie pasuje. Każdy ma swoje zdanie. Nie każdemu musi wszystko pasować, nie odpowiadać i w ogóle, ale ja to wychodzę z tego założenia, że jak mi się coś nie podoba, to nie włażę i nie człowieka się po prostu nie czepiam. Nie interesuje mnie temat, nie oglądam, jest tyle kanału, że każdy sobie może wybrać, co chce. Wybór jest, jak to się mówi, full wybór, nie? Może komuś nie pasuje to, co przedstawia, może komuś nie pasuje, jak mówi, może komuś coś innego nie pasuje, jak wygląda, no nie wiem. Każdy ma swoje, nie? Każdy ma swoje rzeczy, nie? Ale wiecie już. Kończmy o tych, jak to się mówi, smutnych, jak to się mówi, pierdołach i hejtach i tak dalej, bo nie przyjdźmy tutaj się, wiecie, zamartwiać, ani jakiś tam, wiecie, piszcie, co tam ewentualnie planujecie w sprawach ogrodniczych, bo jest kilka tutaj osób. Co tam ewentualnie pysznego żeście ugotowali, co planujecie na jutro, na niedzielę, bo na niedzielę każdy jakiś fajny obiad planuje, także jestem też bardzo ciekawa, bo wy przychodzicie, patrzycie, co ja tam dla was przygotuję zawsze, a ja też w sumie jestem ciekawa. Może coś fajnego u was na stole za gości, może jakieś fajne danie, może jakieś fajne ciasto, może jakieś plany dotyczące ogrodu, no nie wiem, wiecie, kto po prostu, co tam, wiecie, sobie wymarzy, no nie, jakieś nowe po prostu rośliny. No ja mówię, nowe rośliny warto, wiecie, próbować. Jest dużo takich teraz roślin, no ale też człowiek do końca nie wie, jaki smak tego jest, jakieś tam pepino, jakieś inne rzeczy, takie bardziej egzotyczne. Ale jak do końca się nie wie, jaki smak i czy faktycznie to, czym to się je, do czego, przede wszystkim jak to przetworzyć, no bo najważniejsze, jak czegoś jest dużo, to też, żeby był sposób na przetworzenie danego tego, jak to się mówi, warzywa, nie, czy owocu. Nie myślała pani, żeby wystawić się na woź? Dzień z wami na przykład. Nie. Nie bawię się w takie rzeczy. Jutro będę miała sosik ze schabu z pieczarkami. O, pychota, to ja już przychodzę do ciebie na obiadek. No ja jeszcze nie wiem szczerze, co na jutro będzie. Też myślałam o jakimś, wiecie, może jakiś, też jakiś sos mięsny, może coś, nie? Nie wiem, w sumie nie wiem. Opcjonalnie naleśniki jakieś, nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze nie mam planu na jutro, szczerze, bezplanowo, coś musi mi po prostu najść. Jutro chlebek na zakwasie piekę, zawsze 3 sztuki, ja chlebek robiłam, wczoraj robiłam chlebek, bo ja już zawsze mówię, że ja chleba już od dłuższego czasu nie kupuję, musi się zdarzyć bardzo wyjątkowa sytuacja, że nie mam czasu po prostu upiec. No jeden akurat zrobiłam, bo były ziemniaki z rybą, dzisiaj ziemniaki z sosem, także jeden chleb. To zrobiłam tym razem w tym, nie zrobiłam w tych, jak to się mówi, w keksówkach 2 sztuki, tylko zrobiłam jeden właśnie w naczyniu żaroodpornym. I na razie jeden, zawsze można upiec świeży, a jak robię 2 takie już, no większe, takie ponad kilowe, to jeden zostawiam, a drugi do zamrażarki, żeby po prostu był świeży, nie czerstwiał. Jak tam wiadomo, znajdzie mi ochotę, to jakieś bułki zrobię, czy coś, nie? Czy coś słodkiego, nie? Jeszcze szczypiorek u mnie na parapecie rośnie. No można sobie już cebulkę posadzić w ziemię.
Jak w domu jakaś jest po prostu taka mniejsza cebula na szczypiorek, a już niektórzy nawet jakieś takie sobie jakieś na takie, Boże, ja zapomniałam jak to się nazywa, na kiełki, o, na kiełki sobie tego wysiewają takie, różne jak ktoś lubi, nie? Bazylię czy jakieś takie rzeczy, to wiadomo, niektórzy lubią właśnie mieć świeże, to sobie czy kupują, czy coś, nie? A ja mam taką tą 7-latkę, to ona już jak się robi ciepło, to dwa krzaczki to na szczypiorek, to ona już sobie odbija i je szczypiorek po prostu. Też fajna na kanapki, nie? I piekę coś słodkiego jutro do kawki. O, super. Na pewno film będzie na kanale. Tak myślę, coś słodkiego. A jak tam już twoje zdrówko, jeszcze gardełko troszkę dolega, nie? Bo się gdzieś przeziwiasz. Ja ci powiem, że ostatnio ja coś też. Wczoraj to tak mi coś, powiem ci, takie jakieś takie zaćmienie miałam, nie? I katar, i kichać zaczęłam. Też musiałam zacząć tabletki łychać, bo to takie jednak takie jakieś takie przy... Niby ciepło, niby takie... Przesilenie, troszkę mrozik, no na szczęście śniegu nie ma, śliska nie ma, no i nas nie zasypało przede wszystkim, bo na małych wioskach to jest tragedia, jak nas zasypie, to potem cały tydzień potrafimy być nieodśnieżeni, także taka zima może być, jeżeli chodzi o kierowców, to myślę jak najbardziej są zadowoleni. Tak, ja dziś miałam ziemniaki wczesne i o dziwo były pyszne. Ziemniaki w sklepie wcześnie. Szok. O, jak zrobić z tym młode ziemniaczki? Ale tak zazwyczaj przed Wielkanocą młode ziemniaki. Gdzie ty dorwałeś młode ziemniaki, jak się pyta za wojskie drogi? No właśnie. Jutro mielone ziemniakami, co surówka ze swojej kapuchy. O, a nie wiem, czy ty znasz u nas, to się właśnie kupuje taki ten. Do Pawła oczywiście. Mówię, taki olej na rynku i troszkę cebulki i do kiszonej kapusty taki olej, jak to się mówi, od chłopa. O, coś pysznego, pyszny dodatek. No wiadomo, że swoja kapucha najlepsza, nie? Jakiego kraju? Nie wiem. Ja kupiłam w Dino. I jak to... I takie chociaż w miarę duże były, czy takie wiesz, na patyk i w górę, jak mój mąż się śmieje, na patyk, tylko malutkie takie, na patyk i w górę, te ziemniaki. Ja jeszcze nie wiem, co jutro na obiadek, chyba pierogów nalepię. To ja ci powiem ten, że chyba mi zostaną ziemniaki, to nie wiem, może deser mam, pierogi raczej nie, może jakieś te... To się mówi, kopytki, kluski, leniwe. Jeszcze resztka sosu pewnie będzie grzybowego na rano. Tak na dwie, może trzy osoby. To pewnie skończą. Zobaczę, mimo że ziemniaki zostaną, to może jakieś kopytki. Nie wiem, w sumie nie wiem. No dzieciaki lubią, a może jakaś tam... Czy jutro to nie, ale pewnie po niedzielę jakaś zupa wlecie. Nie wiem, jakaś... Bo powiem wam tak, no szukałam tych ten, czekajcie, przeczytam co Asterix pisze. Kiedy zaczyna pani wysiew pomidorów, nasiona malinowych jeszcze mam. Aha, no to zaraz na ten temat się wypowiem i wrócę do tego. No, szukając właśnie grzybów, gdzieś tam na dnie zamrażarki, wyobraźcie sobie tak, znalazłam borówki mrożone, czyli na pewno na jakieś ciasto, może na jakieś drożdżowe. No nawet nie myślałam, że ja borówki jeszcze mam i to chyba dwuletnie te borówki w tym zamrażarce. Okazało się i na zupkę znalazłam właśnie mrożoną brukselkę. Brukselka to już chyba za 3 lata ma. No mówię, nawet człowiek nie wie co ma. Jak to się mówi, nachomikuje, napcha tego. A potem gdzieś tam na dnie i okazuje się, że przy szukaniu czegoś innego znajduje się. A jak to się mówi... A byłam pewna, że ja borówek już nie mam, bo w tym roku nie mroziłam, znaczy się na jesieni nie mroziłam i byłam pewna, że nie mam, a to się okazało, że jeszcze dwa opakowania borówek jest, także na pewno jakieś fajne ciacho. Kiedy ja zaczynam wysiew pomidorów? Pomidorów to nie ma co się śpieszyć ogólnie. Myślę, że pierwsze wysiewy to wiadomo papryka, bakłażana to raczej w tym roku wysiewać nie będę, mimo że jeszcze mam nasiona, bo bakłażan i papryka to w jednym terminie, to
Myślę, gdzieś koniec lutego, w granicach do 10. Koniec lutego do. Koniec lutego, dobrze mówię? W granicach do 10 marca najpóźniej. Papryki. Jeszcze ziemi nie mam, perlitu nie mam, także to wszystko myślę, że się ogarnie, jak już będę kupować nasiona. Nasiona papryk mam. Wzięłam sobie na. Bo to już też mam z kilku lat. Wzięłam sobie na ten. Na ręczniki papierowe i chcę sprawdzić kiełkowalność ich. Bo odpisywałam sobie, które mi nie wykukują, to jak to się mówi, pójdą do śmieci, bo potem wysieję i nie zejdą po prostu. Czyli taka dobra metoda na jakieś stare nasiona, bo czasami jest są nasiona po terminie i warto je po prostu na jakąś gazę albo na jakiś ręcznik papierowy lub takie płatki kosmetyczne wilgotne wrzucić i poczekać i zobaczyć, czy one nam wykiełkują te nasiona, bo czasami są niby przeterminowane, jak najbardziej kiełkują te nasiona, taka metoda. W Dino kupuję zawsze kejzerki, bo są super. No dobrze, wiesz, mieć swoje sprawdzone ten... jakieś, wiesz, źródła, gdzie pieczywo się kupuje, nie? Ile macie, tak bez żartów, do granicy z Rosją i Ukrainą? U nas najbliższa granica to w tym, w Duchowyczowie, myślę. No nie wiem, czy wiesz, gdzie to jest, do Ukrainy. Duchowyczowie, a druga najbliższa to chyba ten, Chrebenny. Także do Chrebennego troszkę dalej, a myślę do Duchowyczowa pewnie bliżej. 70 km, ale nie boimy się. Bezpiecznie u nas, na szczęście, nie? Do ukraińskiej granicy oczywiście, bo do ruskiej to pewnie z 500. No tak, no bo przecież my graniczymy z tym, z Ukrainą, nie z Rosją, nie? Głównie, nie? Także i tam od zachodniej, na zachodzie to z Niemcami, nie? Graniczymy. Morskie drogi. Współczuję, wiadomo, coś, bo my trochę dalej mieszkamy. Czy się nie boicie? No, mówię, nie boimy się, nie? Bezpiecznie jest u nas, nie? No, jedyne, co tutaj było, to właśnie ten samolot, ten samolot taki zwiadowczy, to on tutaj właśnie patrolował tutaj obrzeża granicy, nie? Dosyć często właśnie krążył i patrolował, nie? Nie wiem, czy on w dalszym ciągu po prostu lata i patroluje, ale było coś takiego. Już teraz nie wiem. Pani Moniko, lepiej mieć, jak nie mieć, chociaż ja wolę w słoikach zapasy. No wiadomo, że dzisiaj lepiej mieć, jak nie mieć, wiadomo, jak to się mówi. Niby mówi przysłowie, że od przybytku głowa nie boli, nie? No to chyba dobrze, nie? Mieć. Ale nie zrobi, nie kupi się takich po prostu wymyślnych przetworów, które sobie można zrobić. A internet też nam daje bardzo duże możliwości. Ludzie nagrywają nie tylko w Polsce, również za granicą. I jest masa różnych przetworów, które sobie możemy zrobić, różnych przefajnych sałatek i tak dalej. To wiadomo, w sklepie no niby jakiś tam asortyment jest, ale tak naprawdę nie ma tego, co byśmy sobie w domu zrobili. Ja, szczerze powiem, nie kupuję żadnych sałatek, żadnych jakichś tam takich, wiecie. Wszystko praktycznie robię, nie? To wiadomo, jakiś tam koncentrat, majonez, czy jakiś tam ketchup, czy coś, no to wiadomo, się kupuje, nie? Ale bardziej koncentrat dla wzmocnienia barwy albo troszkę smaku, bo mam bardzo dużo pomidorów tych właśnie krojonych, przecierów pomidorowych, jakieś sałatki z pomidorów porobione, także mam, bo ja dużo miałam pomidorów przez ostatnie dwa sezony, więc myślę, że chciałabym ograniczyć w tym roku, żeby było troszkę tego mniej, bo trzeba zużyć to, co jest zrobione, a jak wyjdzie, tak wyjdzie, nie? Przepraszam, jeżeli mogę polecić, to fajny sklepik internetowy, chodzi o nasiona, to Pomidorowa Dolina lub Zielony Salonik. No możesz polecić. Ja ci powiem, że ja to tak losowo bardziej kupuję, jeżeli na przykład na Allegro, a tutaj już
niedaleko nas, to jest taki dobrze zaopatrzony po prostu sklep. Można powiedzieć wielobranżowy, bo również ogrodniczy, wielobranżowy i takie, wiecie, gospodarstwa domowego i różne takie, wiecie, no to wielobranżowy, nie? Różne takie, jak to nazwać, nie? Miotły, nie miotły, jakieś tam, wiecie, klucze, jakieś tam, wiadomo, środki, środki, jak to się mówi, dla rolników, różne, wiecie, te chwastobójcze i tak dalej, no nie? I takie jakieś tam, taki asortyment typu jakieś tam, wiecie, do domu, żarówki, gniazdka i takie tam, czyli ogólnie taki, nie? Taki przemysłowy sklep, fajny dosyć, no i dowieźli, no i w zasadzie tam można wszystko kupić, słoiki, ziemię i tak dalej, tak jak to się mówi. Wszystko jest, jak to mówi. Jak to się mówi, no i niedaleko przede wszystkim mamy, także fajnie, jest dobrze zaopatrzone. Christian M., pozdrawiam. Zapasów też mam sporo. O, ile ja mam zapasów. Ja to powinnam bana dostać na ten. Na robienie zapasów dosłownie bana mojego męża. To ja nie wiem, bo to ja już się nie mieszczę. Piwnica mała, słoików nie wiem, no normalnie czasami z tyłu to nie wiem, co ja mam. A zdradzę pani, ile piwnic pomocnicy mają latek. No pomocnicy... A, za morskie drogi. Widzę, da. 10-12 lat moi pomocnicy mają. Latek. To pomocnicy moi, oni lubią. Trochę czasami marudzą, ale zazwyczaj słychać w tle, bo zawsze ta gęba się nie zamyka. No były ferie, no to wiadomo, nie? Dzieciaki też muszą się wyszaleć i w ogóle trochę się pobawić i tak dalej, nie? A dzięki Magda. Wysyłają do Niemiec nasionka, już trochę kupiłam też online. No nie wiem, to tutaj się dogatujecie. A tam nie macie u was jakiś tam po prostu takiego odpowiednika, coś ale Allegro chyba macie, nie? W tych sklepach internetowych jeszcze po starych cenach zamawiałam. No bo teraz się reklamują. Wiem, że się chyba Świat Kwiatów, jakiś taki sklep na Allegro, reklamują się, że oni mają wyprzedaże duże. Pewnie jakieś zapasy magazynowe, nie? Wy tego wyprzedają. Ja tam powiem wam, że jakoś tam nie mam swojego ulubionego sprzedawcy. Po prostu, jak mówiłam, kupuję bardziej losowo. Uda mi się kupić na Allegro, kupuję na Allegro. Uda mi się kupić stacjonarnie, to kupuję stacjonarnie, co potrzebuję. Wiadomo, że stacjonarnie jest lepiej, bo już za jakąś tam wysyłkę nie płacimy. Jedyną rzeczą, którą się właśnie z zakupem nasion przejechałam, to chyba 2 lata temu, myślę sobie, kupię sobie nasiona na taśmie, nie trzeba będzie przerywać i tak dalej. I to był niewypał, nie wiem, czy były stare nasiona i nic mi po prostu z tych nasion nie wzeszło i jeszcze to gdzieś była taka nadwyżka tych nasion, że coś mi się zostało i komuś po prostu wysłałam i tej osobie też nic nie wzeszło, czyli to nie była wina gleby i moja, po prostu była wina nasion i też dziewczyna nie za bardzo była zadowolona, no ale skąd ja mogę wiedzieć, że to nie zejdzie, no po prostu takie były nasiona. Nie z mojej winy, ja ich tam nie produkowałam, nie? I też pomidorki czy jakieś takie, wiecie, fajne rzeczy, to sobie też staram się pozyskać swoje własne, na swoje własne potrzeby, żeby już nie kupować, nie? Słodkie macie maluszki, to już nie takie maluszki, nie? Ale się mówi, zawsze na najmłodszego się mówi mały, nawet jak miał 30 lat, to się mówi mały, nie? No niby tak jest, nie? Nie takie małe już, jak to się mówi, chłopaki odchowane, no nie? Się mówi, po nocy stawać nie trzeba. No ale już się też nie te lata na to, nie? Dobra. Co tam dalej piszecie? Miło mi było na tym kanale, ale muszę lecieć. Dobranoc, miłych snów od babusi Marusi Buziaczki. No to dobranoc, miłej nocki, trzymaj się. Także możesz mnie odwiedzać jak najbardziej, no ale proszę cię o ten. O zachowywanie się z kulturą i nie darcie kotów tutaj z tym.
z tymi osobami, które coś tam mają, wiesz, do ciebie, nie? Każdy jest mile, mile jak najbardziej widziany, jak po prostu się umie odpowiednio zachować, wiadomo, nie? Bo też tutaj osoby, które są, to też nie muszą po prostu wnikać w tematykę, co kto z kim, jak i dlaczego, nie? I nie miło im też to po prostu czytać, nie słuchać, bo czytać, bo wy tu sobie piszecie między sobą, a jednak ludzie to czytają i powiem ci, że nie wiadomo, kto też może to czytać i wiesz, lepiej, jak to się mówi, dmuchać na gorące, także dobrej nocy życzę. Wiesz co? Nie wiem, ale zawsze do wiesz co, Arflex? Nie wiem, ale zawsze do sprawdzenia. Ale nie wiem, o co chodzi. Pani źle pokaże w komentarzu. A można wiedzieć, ile Państwo macie lat i czy kiedyś Pani się pokaże w komentarzach. No mówię, że kobiety się obiegnie pyta, nie? No to co? Ale jak to się mówi. Może na razie nie będę zdradzać, ile lat, ale swoje lata mam, nie? Że tak powiem. Mąż też, jak to się, nie pierwszej młodości, ale nie pierwszej starości, jak to się mówi. Mogę tylko powiedzieć, że po tym wieku zaczyna się drugie życie. O, to możecie domyślić. A te nasiona arbuzów, ale o co ci chodzi o te nasiona arbuzów? Dokładnie sprecyzuj pytanie, te nasiona arbuzów. Skąd mam, czy mam, czy kupuję, czy co? O co chodzi? Bardziej, że tak powiem, rozpisz się w tym temacie. O co chodzi ci dokładnie? Tak trochę wiesz. Nie za bardzo mogę się domyśleć, o co pytasz, nie? Także czekam. Co ty mi tutaj napiszesz w tym temacie? Skoro masz pytanie. Jak to się mówi, pytania jak najbardziej są wskazane. Jejciu, 25 osób was jest. Zerkłam, ile was jest. No chyba rekord, żeście dzisiaj pobili, powiem wam. 25 osób, no fajnie. Fajnie, że wam się chce słuchać tego mojego gadania. No cieszę się. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, że przede wszystkim też pojawiają się też nowe osoby, które ktoś u mnie po prostu zaciekawi i się po prostu zatrzymają u mnie i mogą sobie wstecz sięgnąć i jakieś filmy dla siebie jak najbardziej obejrzeć. A filmów jest naprawdę dużo, że ja powiem wam, że ja czasami nie pamiętam nawet, co ja mam, a co ja nie mam. No jest trochę tego, nie? Przez ogólnie 3 lata nagrywania już tak skrupulatnie tych przepisów, bo kanał to chyba od 5 lat mam. Zaczęłam nagrywać. Kuchnia Marzeny Jarka. Witaj Monia. Witam. Witam, o zdrowie pytam, co słychać? Co ciekawego u was? Co słychać? Jak pogoda? Jak zdrowie? I w ogóle. No opowiadajcie. Czyli w tym samym wieku jesteśmy, fajny pomysł na live. No tak, nie wiesz. Pomysł na live taki dlatego, że ten, no ja jak wiecie, że kto mnie zna i już jakiś czas ogląda, to jak wiecie, to się nie pokazuje, jak na razie. Nie czuję po prostu takiej potrzeby pokazywania się, bo pokazuję to, co ja robię, a nie jakiś swój, że tak powiem, wizerunek i też po prostu, jak to się mówi, normalnie to się czuję normalnym człowiekiem, nie jakimś, wiecie, ktoś tam w sklepie by, wiesz, tam rozpoznawalnym i tak dalej. No po prostu nie czuję takiej potrzeby, nie? Każdy ma prawo wyboru, czy się chce pokazywać, czy się nie chce pokazywać. Jest wiele kanałów, na których też kobietki lub faceci się po prostu nie pokazują. To chyba fajnie, że nas jest więcej. No ja się bardzo cieszę, bardzo się cieszę. Ja to miałam normalnie straszne, że tak powiem, piory, ciorki i w ogóle i stracha przed pierwszym live'em, no normalnie.
Jejciu, już to była wypowiedź i tak dalej, myślę sobie, jak ja sobie poradzę i tak dalej, ale już powiem wam, że pomału też przyzwyczaiłam się, nie? I po prostu nie powiem, że nie tęsknię, no zaczynam tęsknić, jednak mimo te 2 tygodnie to jest taki dłuższy okres, nie? Ale co tu, przecież nie będę was męczyć codziennie, no bo każdy też ma swoje obowiązki i tak sobie jakoś ustaliłam, że za 2 tygodnie po prostu będę prowadzić tą transmisję i jakoś fajnie to się zaczęło rozwijać. Ja zmykam, jutro pogadamy, buziaczki, no to tam ewentualnie mi napiszesz, o której, nie? Bo ja ci mówiłam, że dzisiaj nie, bo będę miała transmisję, ale cieszę się, że jesteś. Ja tam pooglądałam twoje filmy od męża z tym, na to łapę, to patent, normalnie pierwsza klasa ci powiem. Wymyśliliście. Można się było trochę pośmiać, no ale wiadomo. Też. Dobrze, najważniejsze, że się dobrze sprawdza. O, powiem tak. Jutro jeszcze obejrzę twoją pogadankę, cmokaski. No, buziaki, Beciu. I do usłyszenia jutro. Was jeszcze raz zapraszam do Beci na kanał, jeżeli ktoś się pojawił nowy i wcześniej nie słyszał, także zapraszam. Też dziewczyna gotuje, fajnie gotuje, nie będę wam tu zdradzać i lećcie zobaczyć. Także dziękuję ci bardzo, że byłaś i fajnie. Masz swoje obowiązki, także zmykaj. Resztę sobie zechcesz, to sobie tam kiedyś odsłuchasz, bo ja sobie zawsze to zawsze zostawiam, nie? Lubię wykować wszystko, robi pani te słoiki, co najczęściej. Najczęściej. Mam konfitur, ostatnio robiłam chlebek słoiki. O, chlebek słoiki. Czy ale problemu po prostu wyciągałaś już ten chleb ze słoika? Ja słyszałam właśnie, że robią chleb w słoiki, ale potem nie ma problemu z wyciągnięciem właśnie tego chlebka, bo ja robiłam te. To tam na kanale jest te żeberka i boczek w słoikach. Powiem wam, że boczek rewelacyjny. Tylko po prostu dla mnie to dodałam za mało soli, ale jest straszny problem z wyciągnięciem z tych słoików. To by było takie słoiki proste słoiki, nie mniejsze, proste, może mniejsze słoiki, po prostu, że jeden kawałek, nie? I tak się po prostu to mięso rwie, bo ciężko wyciągnąć. Zwłaszcza, że w tej galaretce, w tym tłuszczyku, to też tak wszystko jest, że tak powiem, obklejone. A w takich konserwach domowych to chyba najlepsza taka galaretka jest, nie? Fajnie to smakuje. Żeberek jeszcze żadnych nie otwierałam, jak na jakiś tam szybki obiad pewnie to skoczy. O, i tak powiem ci, Arflex, jeżeli się dobrze wysławiam. Dzisiaj, normalnie dziś czy wczoraj widziałam na TikToku, babka robiła kotlety do słoików i zalewane smalcem. Coś ciekawego, nie? W sumie. Becia gotuje, to zaraz subik leci do ciebie. No widzisz. Mówię, że fajne ma przepisy, także warto do niej zajrzeć. Gotuje dziewczyna coś podobnie jak ja, tak prosto po prostu, nie jakieś tam, wiecie, wymyślne potrawy, tylko tak prosto, proste ciasta. Dobrze przede wszystkim tłumaczy, także może każdy zrozumieć, nawet kto nie po prostu nie stykał się, nie miał styczności z gotowaniem, bo to nie sztuka po prostu jest tam, wiecie, gdzieś tam przeskoczyć, jak to się mówi, z punktu A do punktu B. Trzeba tłumaczyć, bo nie każdy ma doświadczenie w gotowaniu i ktoś może zaczyna, więc trzeba mu, ja tak powiem, za rękę go poprowadzić od punktu A do punktu B, nie? Żeby wiedział, o co chodzi, a nie się gdzieś tam po środku pogubił i nie wiedział, co do czego, nie? Zajrzał to pani Beci. Ja nie namawiam, ale oczywiście zachęcam, jak najbardziej. Nie namawiam. Ja wiem, że jak ktoś jest wart, to ja polecę kanał. Jak najbardziej. Wiem, że mi się podoba, więc ja mogę komuś polecić, prawda?
że mam pewność, że jeżeli ktoś na przykład jest u mnie, bo lubi, jak ja gotuję, interesuje go tematyka kulinarna, to jak najbardziej mogę polecić kanał, który ma tą samą tematykę i przede wszystkim mi się podoba, więc polecam. A jak to się mówi, zajrzenie nie kosztuje, jeżeli wam się spodoba, to zostaniecie, jeżeli wam się nie spodoba, to nie zostaniecie, nikt was do tego nie zmusza, ja wam tylko mówię, że jest taka i taka osoba, że przedstawia daną tematykę i możecie się po prostu rozejrzeć po kanale i zobaczyć, czy wam to będzie odpowiadało, czy nie. Także na pewno będzie jej miło, jeżeli ktoś ją odwiedzi i zostanie na dłużej, jeżeli komuś się nie spodoba, to wiadomo. Wejdzie, zobaczy i pójdzie sobie, nie? Nie, bo kupiłam te nowe weksłoiki, same wyskakują. Aha. No ja chyba raczej nie będę praktykować chleba w słoikach. Zostanę przy tradycyjnym chlebie, nie? Ale zawsze jak to się mówi, zawsze warto próbować nowych rzeczy. Ja też lubię wyzwania próbowania nowych rzeczy, chociaż do końca nie wiadomo, czy coś nowego się sprawdzi. No ale jak to się mówi, trzeba ryzykować. Trzeba próbować nowych smaków też. Nie siedzieć przy jednym kotlecie mielonym czy schabowym non stop, nie? Jako żona Pawła zapytam, czy ma pan jakieś ukochane dania obiadowe albo państwa wspólne, rodzinne? Właściwie to my jemy wszystko, oprócz kurczaka, możnie i kurczaka, nie? Jemy wszystko. Czego nie lubię? No, może nie lubię, tej bym nie jadła. Myślę, że u mnie w domu też by nie jedli. Czerniny byśmy na przykład nie jedli, nie? Nie wiem, czego byśmy jeszcze nie jedli, szczerze mówiąc, nie? Takie. Właściwie to chyba wszystko lubimy. Wszystko lubimy jeść, nie? Takie normalne, tradycyjne, nie? Dania. Trudno mi właśnie, tak jak to się mówi, na poczekaniu pomyśleć, co tak, a co nie, nie? No wiadomo, że ja ci powiem tak. Najlepszy obiad to jak jest kawał mięsa. To jest wiadomo, to jest najlepszy obiad. Nie ważne, że tam kasza, czy ziemniaki, czy coś tam, nie? Najlepszy obiad to wiadomo, z jakimś kawałkiem mięsa, nie? Cię dobrze sprawdzę, myślę, że każdy lubi, nie? Chociaż od czasu do czasu to wiadomo, jakieś takie, wiecie, i bezmięsne danie się zje, nie? No, to nie jest to tako, że codziennie po prostu mięso, prawda? Robiłam w tamtym roku sok z winogron do butelek. Tydzień, dwa po otwarciu robi się bardzo gęsty. Nie wiem dlaczego, ktoś wie. Nie wiem, powiem ci szczerze. Myślałam, że jakaś cipleś podchodzi, czy coś. Sok z winogron. Może mocno skoncentrowany, że taki gęsty. Trzeba go rozpuszczać. Ale w ogóle jak smakowo. Smakowo niekwaśny, czy jak, no. Nie wiem, nie spotkałam się, powiem ci szczerze, z tym, że coś mi takiego robiło. Ewentualnie to mi ten, jakoś słabo było zamknięte, to mi pleś podchodziła, nie? Polecam sobie zrobić więcej słoików z bigosem, im starszy, tym lepszy jak winko. No, bigos dobry w słoikach, wiadomo, nie? Robię czasami. Ale u mnie tak za bigosem, szczerze, to tak nie za bardzo też. Tak aż giną, nie? Musi dopiero naść taka ochota na bigos, ale jak garb bigosu nagotuję, to tak 4-5 słoiki to zrobię, to wykuję i jest, i jej czasami coś tam. Ja lubię czasami ten, właśnie takie ala łazanki, sobie makaron ugotować i właśnie bigosu sobie na makaron i szybki obiad, nie, zrobić. Kasia mam na imię, szczerze panią uwielbiam. Ojej, jak mi miło, Kasia. Ja jestem Monia, wiecie. Monia, każdy mówi Monia. Także nie paniuj, tylko mów normalnie Monia, nie? Bo jakoś tak się, wiesz, czuję nieswoje, zawsze każdemu mówię Monia i już, że Monika, nie? Nie pani, nie? My tu, jak to się mówi, sami swoi, znaczy paniować, pani, język sobie tu łamać, nie? Wcześniej krępowałam się napisać, ale jest pani tak cudowną osobą, że nie mam już oporów. No trzeba pisać! I
którzy przychodzą i milczą jak mysz pod miotłą, jak to mówią przysłowie. Mi też fajnie, coś piszecie, coś się spytacie. Może macie jakieś, że tak powiem, pytania do mnie, może jakieś po prostu, jakieś swoje fajne doświadczenia, które możecie też, możecie się ze mną podzielić. No, ja nie jestem też, wiecie, jakimś człowiekiem nieomylnym, wszystko wiedzącym, nie? Jakby się mogło wydawać. Każdy się myli. Mówię, sapat to się myli tylko raz, nie? Albo elektryk. Że myli się tylko raz, nie? Albo że wszystkie grzyby są jadalne. Wszystkie grzyby są jadalne, tylko niektóre tylko raz, nie? Także tak to jest po prostu. Najlepszy własny. Najlepszy własny. Moniko, prawda? No, czerniny to byśmy niekoniecznie jedli. No nie wiem, jakieś takie, wiecie, co tam jedzą w jakichś takich, wiecie, krajach jakichś tam egzotycznych, jakieś tam typu jądra barana, czy jakieś inne rzeczy, to też chyba raczej bym nie jadła, jakieś penisy, nie? No bo jedzą, nie? No nie oszukujmy się, ludzie jedzą, nie? Są kraje takie biedne, że wiecie, że jedzą, nie? Różne rzeczy. Różne rzeczy, nie? Czasami po prostu też lubię te kulinarne takie, różne takie podróżują, niektórzy tam w telewizji pokazują, czy w internecie te po prostu ich, jakie dania tam w różnych, że tak powiem, krajach, to naprawdę co w niektórych krajach, to my Polacy to byśmy na pewno tego nie jedli. Są takie dania, także takie dziwne potrawy, nie? Ale to też z kultury wynika, no. No z biedy też dużo rzeczy, dużo właśnie takich jedzeniowych spraw wynika po prostu. Ludzie jedzą, co jedzą, to się mówi, bo po prostu jest bieda. Jest bieda, no nie oszukujmy się, nie? Christian. Pestki z winogron posiadają pektyny, więc strasznie żałuję, wystarczy dodać wody. Aha. Tak myślałam po prostu, że mogło być duże stężenie, nie? Tych winogronowego soku. Znaczy ja robiłam? Chyba robiłam sok z winogron. Ale w tamtym roku chyba nie. Chyba lata temu. Wiecie? Tyle rzeczy robiłam, że nawet nie pamiętam, no. No to jest jakaś, wiecie, paranoja, ja mówię, nie? No nie pamiętam, nie? No, nie pamiętam. U mnie to nawet 5 lat stoją przetwory, dopóki wieczka nie zgniją, a ja się śmieję. Zresztą od kiszonek no, zgniją, zabiją, nie? Korozja ich po prostu bierze, nie? Jakieś tam zapasy, że tak powiem, na ciężkie czasy. To się śmieje, moja Ewelina, to bym całą wieś obdarowała. Ale dosłownie, nie? Ale też szkoda, coś jest, to szkoda po prostu. To zrobię kilka słoików, to kilka słoików, a niektóre słoiki to mam niepróbowane. Dynię zrobiłam marnowaną, to jeszcze żadnego słoika nie próbowałam. Nie mam pojęcia zielonego, jak smakuje. Czy mi smakowo podejdzie? Czy domownikom podejdzie? Okaże się, ale raczej uprawa dyni to już w tym roku nie. Na najbliższe lata nie. Bo nie bardzo wiem po prostu, co z tego robić. Z dyni, nie? Jakoś po prostu nie podchodzi domownikom ani jakieś ciasta tam robiłam, jakieś babeczki, jakieś ciasto z dynią, no ale te dynie do mojej były gigantyczne, to jedną dynię męczyłam i męczyłam przez miesiąc czasu. Trzymałam ją w lodówce, także szok. Może te małe jakieś dynie to lepiej się wykorzystuje. Monia, ja Aneta, miło mi. O widzisz. Mi też miło, Anetko. Miło mi. No wiadomo, każdy ma jakiś tam, wiecie, swój nick na YouTubie. I niekoniecznie się pokrywa z imieniem, no to nie jest to obowiązkowe, prawda? U nas daniem regionalnym są szare kruszki, klopsówki. O, widzisz. U nas raczej to, nie wiem, nigdy nie jadłam, szczerze powiem. Były jakieś tam, szare kruszki też wiem, że są, nie? I nie robią, nie? Uwielbiam, ale z pani przepisów zamierzam skorzystać, zwłaszcza regionalnych. Dziękuję. Dziękuję za nie. No proszę, jeżeli coś znajdziesz dla siebie, jak najbardziej korzystaj, bo to jest, żeby korzystać. Grzybów w tym roku mało było, bo sucho. Za to teraz jeszcze rosną grzybki zimowe. A jakie grzybki zimowe rosną?
No powiem ci, że też widziałam, gdzieś tam ktoś się chwalił, że grzyby są, nie? Zimą. A myśmy trafili, to było na kanale. Jak nie widziałaś, to oczywiście zachęcam. Z sezonu ogrodniczego. Tak, tyle grzybów, że ja tyle słoików narobiłam. Normalnie całą szufladę w zamrażarce, w lodówce grzybów namroziłam. No i od czasu do czasu właśnie teraz zrobię te sosiki, bo to opieńka, nie? I jak po prostu świeże. A poza tym są dwie szkoły, mówią, mrożenia. Ja na przykład mrożę obgotowane grzyby. Nie wiem jak u was, nie? Którzy się spierali, po co ja mrożę, obgotowuję i mrożę, mrożą zimne. Te, nie zimne, tylko po prostu niegotowane grzyby mrożą. Z czym się spotkałam, można powiedzieć, pierwszy raz. Ktoś mi tam napisał, no byłam zdziwiona, no ale okazuje się, że nie tylko ta osoba, że inne osoby też mrożą po prostu grzyby świeże, po prostu nieobgotowywane. Ja jestem tak nauczona, że zawsze obgotowywane, więc obgotowywane zawsze, nie? Ten. Robię, nie? A to już czytałam, żeby w tym roku nie było. Co tam dalej? Piszecie ciekawego. Fajnie, że piszecie, że udzielacie się, to chociaż mam temat, mogę wam odpowiadać, bo tak bym się musiała zastanawiać, o czym ja tu mam wam opowiadać, nie? Świetny kanał, Moni gotowa. Uspokajający codziennie wieczorem jest twój przepis, muszę zobaczyć. No, teraz już akurat tak codziennie filmów nie będzie, bo ludziska nie wyrabiają się z oglądaniem, więc postanowiłam, zobaczymy przynajmniej przez miesiąc czasu, jak to będzie wyglądać, 2 razy w tygodniu film dawać. A ewentualnie tam jakieś nasiona czy coś tam ciekawego, to ewentualnie w międzyczasie wskoczę, bo codziennie po prostu niektórzy nie dają rady filmów oglądać. Grzybów u mnie było tyle, że nie było jak przerobić. Trzeba było posuszyć trochę grzybów. A jak masz blisko właśnie do lasu, to też fajnie. To też fajnie. A grzybki jak się zrobi marnowane, czy suszone, czy zamrozić, to można trzymać i 2 lata nawet. To nikt mojego pieska. Aha, nikt pieska. A no może być, nikt pieska, nie? No co to szkodzi, nie? Piesek jest w tym. W awatarze. Zdjęcie pieska. Czyli w profilu głównym, nie? Awatar, ja mówię awatar. Wiem też, Moniko, twoje filmiki z prezentami. Fajnie. A nie masz z tym problemu? Ale z czym problemu? Z nagrywaniem filmów, czy z czymś innym, no. Bo nie bardzo rozumiem, bo nie kumam. Fakt, mieszkam w lesie, więc suszonych i marnowanych mam do oporu. No masz blisko lasu, no to fajnie, nie? My tak nie mamy aż blisko lasu, no i właśnie jak się człowiek wybierze, ma dalej las, to akurat, wiadomo, trzeba też zagospodarować ten czas, wybrać się do lasu, jest kawałek drogi, chodzić po tym lesie i nie zawsze jest tak, że się coś znajdzie, no i człowiek, wiadomo, przestaje mieć chęci, jak to się mówi, do tego i potem za jakiś czas, jakieś obowiązki, wiadomo, niby trudno czasami trafić po prostu, ale jak czasami jest taki rok, że są grzyby, to są grzyby i można zawsze coś nazbierać. Ja mój mąż mówi, jak zawsze męczę z tymi grzybami, no ale było tych tyle grzybów. Powiem wam, że ja 2 dni siedziałam non-stop i te grzyby robiłam. Jejciu, ja już byłam wykończona, by te grzyby się po nocy przedstawiały. No ale jest teraz co wyciągnąć, nie? Pracy było, ale jest teraz co wyciągnąć. Z piwnicy czy z zamrażarki i pyszny obiadek. Jakiś po prostu jako dodatek do... Też do obiadu marnowane. Bardzo mi zasekło, przepraszam. A Paweł uwielbia kanał twojego męża, no ma chłopak rację. No wiesz, każdy ma, jak to się mówi, swoją prawdę, jak to się mówi, nie? I każdy uważa, wiesz, coś tam jest nie tak. Nie, no wiadomo. Jak ja mówiłam wcześniej, każdemu ma się prawo coś nie podobać, czy u mnie,
czy u męża. Każdy, że tak powiem, każdy ma swoją rację, nie? Niekoniecznie ma rację, ale uważa, że ma rację. O, nazwijmy to tak, nie? I wtedy się jakaś tam dyskusja wywiązuje, że jest nie halo, a wedle danej osoby, jak tutaj jest jak najbardziej okej, nie? Uwielbiam, że nie ma z tym problemu miało być. Ale problemu z czym? Twoje filmiki z prezentami fajnie, nie ma z tym problemu. Mówią twoje z prezentami fajne, a nie ma z tym problemu. Nie mam problemu. No raczej nie mam, nie? Problemu. Opieńki. Masa było grzybów też. Obgotowuję do zamrażania. Teraz robię więcej w solance, w słoiki. Znalazłam super przepis na YouTube, na kanale u Polki mieszkającej we Włoszech. A, czyli u Ewki. No, robiła solone grzyby. Ewkę znam, jak najbardziej kanał. Także ja nie robiłam solone. Musiałabym spróbować. Ale jak mówisz, że się dobrze sprawdzają, to jest druga osoba, która mówi, tak że może się uda w następnym sezonie spróbować. Bo pewnie trzeba płukać, jak one bardzo nasalane są, tak żeby, nie? Żeby je po prostu potem użyć do potraw, nie? Bardziej może do zupki, albo na sos. U mnie, w którą stronę nie pójdziesz, to wleziesz na leśną ścieżkę. Ale można pójść się wyciszyć do lasu, pospacerować i przede wszystkim masz świeże powietrze, nie? Także wiecie. No idioci na drogach niestety. Żeby pokazywać prezenciki, Moniko, chodzi mi o to. Aha, żeby pokazywać prezenciki. A propos właśnie prezencików, jest coś takiego, że są osoby, które sobie życzą jak najbardziej, że ja mogę pokazywać na kanale daną paczkę, czyli zawsze z zapytaniem do tej konkretnej osoby, czy dana osoba wyraża zgodę na publikację publiczną, co ona mi wysłała. Są też osoby, które po prostu chcą być anonimowe i nie zgadzają się na nagrywanie. I ja po prostu to szanuję jak najbardziej. I zawsze też, jak ktoś tam mi, wiecie, coś fajnego wyśle, czy coś, to staram się też nie być, jak to się mówi, jakaś, że tak powiem, krewna. Zawsze staram się jakąś kartkę na święta, czy jakiś tam upominek ode mnie tej osobie dać. Po prostu lubię się podzielić też, jak mam coś fajnego, czy jakiś słoiczek z moich przetworów i tak dalej, nie? Także to działa tak może po obie strony bardziej, nie? Aha, tutaj było. Mędziary u Ewki, witamy. Właśnie o Ewce mowa. Ewka się tu skradała i się pojawiła, nie? O twoich grzybach była mowa solonych, także widzisz, jak to się mówi. O wilku mowa, wilk też tuż, jak to mówią nas polskie przysłowie. Polecam, Monia, tak trzeba płukać grzybki. Tak się domyśliłam. Ja w tym roku, powiem ci szczerze, robiłam czerwoną kiszoną kapustę. Jak sobie sypłam tej soli, no to przesoliłam, no i trzeba będzie ją płukać. No to dobrze, że można wypłukać, nie? Pierwszy raz, wiecie, jak robiłam kapustę kiszoną, to też była przesolona. Także ja tak bardziej na wyczucie, nie? Jakoś nagrałam maturę, tak wedle siebie. Ale dobrze, że kapusta ma to do siebie, że można ją wypłukać, nie? Pozdrawiam wszystkich widzów Moniki. Dziękuję bardzo, Ewciu. Opieńki jadłam, ale nie zbierałam, bo jak nie znam, to nie biorę. U mnie to jest dużo podgrzybków, prawdziwków i maślaków. Też można je po prostu robić do słoików, czy po prostu w zalewie octowej, czy w tej solance, nie? Podgrzybki, prawdziwki, nie? Suszyć. Bardzo dobre potem, nie? Dopiero się położyłam i wpadłam do was. Lepiej późno niż wcale. No niby tak mówię, lepiej późno niż wcale. Tak, mądziara łewki, ten przepis na grzyby w solance. Polecam, robię już drugi rok. No to muszę też spróbować. Jak będę miała grzyby.
Siema, Mandziarę, miło, witacie się. Fajnie. Fajnie, fajnie. Także wiecie. My już zmykamy, niedziela pracująca, pozdrawiamy z całego serca. Dziękuję za miły wieczór. Siemanko, Magda, tak? Witasz, Magda. Siemanko, dobrze, dziękuję. Paweł Łukaszewski, że byli. Łukaszewski, dobrze, że byliście, fajnie, że tak fajnie nam się rozmawiało, nie? Ja i jąkam się, nie? Ale wiecie, ja tu jakiegoś planu nie mam. Na żywioł idę. Idę na żywioł, nie? Także wiecie, o co chodzi. Żeby bardzo zdrowe, przeciwnowotworowe, dużo soli, dużo miłości. No, mówię tak, przecież, nie? Sól niezdrowa, cukier niezdrowy, mięso niezdrowe, tłuszcz niezdrowy, to niezdrowe, tamto niezdrowe i wszystko niezdrowe, i co byśmy jedli, jak wszystko niezdrowe? No, ja nie wiem. No, nie wiem, no, nie wiem. Po prostu nie wiem. Co byśmy jedli? Tak, bardzo to u ciebie miło. Bardzo miło, bardzo miło. Mi też miło. I ten. Wiecie co, ja to chyba was na chwilę muszę opuścić, bo chyba do łazienki pójść, nie? Ja bym jeszcze z wami troszkę porozmawiać, nie? No, także wy mi tu nigdzie nie uciekajcie. Porozmawiajcie tutaj między sobą, a ja tu za chwilę do was wracam. Nie będę się tutaj z wami rozłączać, bo transmisja i tak się później zaczęła, także jak to mówię, a no moment. Teraz tutaj do was wracam. O, jestem. Widzę, nie pouciekaliście. Jak to się mówi? Chciałam sobie wyjść na chwilę, żeby, jak to się mówi, było lepiej. Bo już nie mogłam wytrzymać. Dobra. Co wy tutaj piszecie? Już nadrabiam. Tak. Najlepiej nic nie jeść. Dokładnie. Najlepiej się głodzić. Dokładnie. Patrzeć na to wszystko. To człowiek by normalnie nie miał czasu. Wszystko by etykiety czytał. Wszystko by patrzył, nie wiem ile czasu w sklepie by musiał spędzić, żeby patrzeć, czy produkty są zdrowe, czy niezdrowe. Dzisiaj wszystko jest przetwarzane, to raczej tam jakichś tam, wiecie, dobrych składników to raczej nie ma. No, produkt masowo produkowany, wzmacniający smaku i tak dalej, bo przecież to musi poleżeć, nie? To nie jest tak, jak my sobie w domu jakiś słoik zrobimy, nie? Wszystko musi jakoś być tak zrobione, że ma jak najdłużej być przydatny do spożycia. Od męża Kasi również miłej nocy. Dziękuję. Także już chyba uciekacie, tak? Dobrej nocki. Paweł. Pozdrowienia dla moderatora. Dobre wsparcie. Ale dla którego moderatora? Bo to jest parę osób, ale w tej chwili to widzę jest Ewa i jest Zamońskie Drogi.
Na czacie, także nie wiem dla której osoby. Myślę, że chyba dla Zamojskiej Drogi, bo jest od początku, nie? Bożena Konopko, cześć Monika, witam, witam. Chyba jesteś u mnie pierwszy raz, albo się nie udzielasz. Także miło, że się odzywasz, jeżeli byłaś wcześniej, a się nie odzywałaś. Także ja zawsze zachęcam osoby, które są na czacie, żeby się odzywały, nie siedziały cicho. A niektórzy się wstydzą, niektórzy się po jakimś czasie odważą. Ale fajnie, fajnie, że jesteś, że dołączyłaś, jak to się mówi. Chodź na chwilę, jest mi bardzo miło z tego powodu. Tak, panna, dzięki. Mam nadzieję, że mnie miałeś na myśli. Aż się normalnie za tego. Chciałam się zaśmiać, żebym się zakaszlała, no nie mogę. Normalnie. Wiem, coś to powiedziała, ale nie pasuje, nie. Czuwa, czuwa, czuwa. Moderator czuwa, on tu czuwa. Ja tak powiem, nad pilnowaniem porządku. Chyba mu dobrze idzie, nie? Ktoś musi być, jak to się mówi, prawą ręką moją, nie? Ale jak to wiadomo, że na taką osobę to musi być osoba zaufana, nie jakaś tam, wiecie, pierwsza, lepsza z ulicy, kogoś, kogo dobrze. Kogoś, kogo dobrze znam, bo nie wiem, czy jeszcze jest z ławy mały, czy jej nie ma, bo tutaj się nie udziela, cicho siedzi, jak jesteś, to napisz, czy jesteś, czy po prostu ona miała jakieś obowiązki i akurat jej nie ma, lub słucha, także może napisać, czy jest, bo też moja moderatorka od początku i też zawsze tutaj pilnuje, żeby wszystko było jak najbardziej, jak to się mówi, zgodny z regulaminem YouTube'a. Tak, czuj, czuwaj, kiedyś harcerze tak mówili. Pewno, że jestem, no widzisz. Ciebie by nie było, ty zawsze jesteś. Chyba jesteś chora, to cię nie ma, nie? No to jak to się mówi. Moi stróże prawa. Jak ja to mówię, moi stróże prawa. Zamojskie Drogi i Ewelinka. Też byłem harcerką. No kiedyś chyba każde dziecko było harcerzem lub harcerką. No teraz to chyba to już nie modne, nie? Jest! Ewelina, ona tu zawsze jest, ona czujna. Czasami się nie odzywa, ale jest. Jest. Jak to się mówi, jak coś, to jak to się mówi, to zaraz tutaj palec na myszkę albo na telefon i do dzieła. My to wiecie. Jak to się mówi, jak rodzinka, nie? Z Eweliną jak rodzinka, nie? Jak mówię, takie siostry wirtualne. Tam zawsze coś tam upiecze, coś tam zrobi. Tak fotka, no tak fajnie, nie? No my to już, nawet nie wiem, szczerze powiem, jak myśmy się poznały, tyle czasu już minęło, no nie wiem. Nie wiem, jak to się stało, która tam do której napisała i jak to po prostu jest, jak to się mówi. Wydaje się, że to już wieczność, nie? Ja nigdy nie byłem harcerzem. Ach! Nie byłeś harcerzem. Oddawałeś. Czytam i pilnuję. No ja wiem, że ty jesteś. To się mówi. Cicho siedzisz, a potem do ataku. Nie, Ewelina, do ataku. Jak to się mówi. Ale już porządek. Na początku tutaj troszkę ten. Chcieli tutaj bałaganu i chaosu wprowadzić, ale jak to się mówi, żeśmy ich tutaj, że tak powiem, pouczyli i ma być porządek, nie? A jak mówiłam, jak nie będzie porządku, to wiadomo, że zaraz my tu się odpowiednio zajmiemy tymi osobami i że tak powiem, uspokoiły się, żeby uczestniczyć tutaj w czacie, nie? Wiadomo, że czasami ktoś, któraś właśnie z osób moich tutaj, tak powiem, moich prawych rąk nie może być, także jest parę tych osób, jeżeli nie ma jednej, to jest akurat druga. Warto mieć właśnie takie zaufane osoby, które mają takie same prawo jak ja do działania, jeżeli ktoś po prostu nieodpowiednio się tutaj zachowuje z uchem. Byłeś. Magda, ja byłam z uchem. Aha.
Widzisz, no to fajnie, fajnie. No to jest fajne wspomnienie z dzieciństwa, nie? Jak to się mówi. Wiele rzeczy było takich, których teraz nie ma, nie? Przede wszystkim człowiek światem gnał. My zamiast siedzieć przed komputerem, nie było tego, nie? Nawet myśmy nie myśleli o czymś takim, że wiecie, że telefon będzie, że komputer będzie, że gry jakieś tam wirtualne czy coś takiego, nie? A jak nawet to wchodziło, to nie było dla takich prostych ludzi, że tak powiem, dla zwykłych tych, dla zwykłych Kowalskich, bo to wiadomo, to było gdzieś tam do jakichś, wiecie, urzędów, dla kogoś, kto naprawdę, kogo było naprawdę stać, nie? Nie było to, że tak powiem, tak ogólnie dostępne, że dzisiaj każdy ma komputer w domu, nie? Jeszcze pamiętam, że telewizory nie wszyscy mieli, nie tylko komputery. Czarno-białe. Ktoś już miał kolorowy telewizor, to jejcie, to było coś za dziecka, nie? To było coś. Bo telefony stacjonarne były i nie każdy też miał te telefony stacjonarne. Nikt nie myślał, że komórki będą, no. Dużo, dużo się zmieniło. Myślę, że najlepsze, nie? Ja ostatnio mało co wpadam, ale ja wiem, że ty masz dużo roboty. Ja w sumie też ostatnio mam roboty, że tak powiem, mało. Mało chodzę i kogoś tam patrzę, jak to się mówi. Praca jednak przy kanale to jednak zajmuje dużo czasu, nie? Dziękuję za miły wieczór spędzony z wami, miło i wesoło. Kulturalnie zmykam na wieczór filmowy z rodzinką. Monia, pomyślę nad tymi ogórkami meksykańskimi. Pozdrawiam, Aneta z Niemiec. No bardzo fajnie, że aż tak z daleka mnie oglądasz. My tu jeszcze chwilę jak to się mówi, pobajdurzymy. I też będę zmykać, bo tak zawsze statystycznie sobie ustalam, że że tak do 2 godzin. Żeby was też nie zamęczać i siebie nie zamęczać, bo też ciągle mówię, to mi wiecie, w gardle wyszedł. Jak mi coś rozśmieszycie, to normalnie chce się śmiać, a kaszel mnie dusi. No nie mogę. No nie mogę normalnie, nie? Mamy 21:49, także jeszcze chwilę też. No każdy sobie też wiecie, chce jakiś film obejrzeć czy coś sobie odpocząć. Ileż możecie mnie słuchać, Dodia? Codziennie tak mnie słuchacie. I jeszcze ja tutaj będę wam tu nawijać. No ale cieszę się. Cieszę się, że chcecie słuchać, jak to się mówi, tego mojego bełkotania. Także jeszcze dzisiaj tyle osób normalnie. Chyba najwięcej osób było, przyszło, jak jeszcze nie było tutaj na żadnej transmisji. Jeszcze widzę 13 osób. Na chwilę obecną się zostało, czyli utrzymało się, można powiedzieć, do końca. Także jest, każda osoba jest ważna, a im więcej was jest, to większa radość, wiadomo, dla mnie. I tak powiem wam, że dzisiaj bez tematu i jakoś tak żeśmy polecieli i nam prawie już 2 godziny zleciało, nie? Także widzicie, jak to się mówi o wszystkim i o niczym. Tutaj sobie możemy porozmawiać, tak wiecie, swobodnie, nie? Tak, dobranoc, Anetko, żegnacie się, dobrej nocy. Buziaki, buziaki, dokładnie buziaki. Jak to mówili, jejciu. Ten, karaluchy pod poduchy, coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam, jejciu, zapomniałam, nie? Dobrej nocy, nie? Jakoś tak, to widzicie? Czasami człowiek chce coś podajcie na myśli i nie pamięta. Jutro będę robić keks i raz w życiu przepis z tego. Jutro będę robić keks i raz w życiu przepis z tego kanału. Mam nadzieję, że wyjdzie taki sam. Czyli ten mój keks będziesz robić, ten czarno-biały keks? On fajny wyszedł. Nawet możesz sobie go w keksówce zrobić. To może będzie wyższy, nie? Fajny wyszedł. No, keks to raczej, że tak powiem, takie ciasto, że raczej nie ma prawa nie wyjść, nie? Jak jest dobry przepis, a przepis jest jak najbardziej sprawdzony, bo jak coś niesprawdzonego czasami mi też potrafi nie wyjść, to ja wam już nawet nie daję, no bo wiadomo, jak mi nie wyszło, to nie będę wam dawała, żeby potem ktoś po prostu mi zarzucał, że ja coś daję, co
Sama nie mam pewności, że to jak najbardziej się do niczego nie nadaje, także wiadomo. Też czasami jakiś amufelerny przepis, albo po prostu coś trzeba dopracować po swojemu i wtedy ma, jak mam pewność, że coś wyjdzie i coś smakuje i wyszło, to wtedy dzielę się jak najbardziej z wami przepisem, także nie jest to tak, jak to się mówi, że dawać byle co. No ktoś też chce skorzystać z przepisu, ma produkty, ma jakąś tam wenę twórczą, no chce coś zrobić, wiadomo, nie? I robi przepis, a okazuje mu się, że mu to nie wyszło, także potem nie chcę, wiecie, żeby ktoś tam mi zarzucał, że to nie wychodzi. Także mam pewność, że u mnie to wychodzi i nieraz jest tak, że ja coś robię pierwszy raz, nie powiem, że nie jest tak, że idę na żywioł i robię pierwszy raz, czyli nie mam pewności, jaki tak naprawdę efekt końcowy będzie. Ale też nagrywanie to daje mi to, że jak nie na żywo, to jak mi nie wyjdzie, to po prostu wam nie dam tego filmu, nie? No bo nie wiadomo, nie będę dawać czegoś, czego sama nie polecam, nie? Tylko daję wam to, co polecam. No to bardzo się cieszę, że będziesz piekła, tam gdzieś możesz się w komentarzach napisać, jak ci ciasto smakowało, gdzieś tam pod filmem czy pod keksem, także na pewno zobaczę i na pewno odpowiem. Ja na komentarze nie zawsze regularnie odpowiadam, no muszę się przyznać, no ale zawsze. Staram się odpowiedzieć każdemu i jakieś serduszko mu tam przypiąć, czy jakąś emocjonkę. Z opóźnieniem, ale zawsze. No, nie siedzę non stop i nie patrzę, kto tam komentarz napisał, tylko po prostu po dniu, po wieczorem, czy po dwóch dniach siadam sobie i po prostu czytam wasze komentarze i odpowiadam na nie. Także wiadomo, obowiązki są też inne i jak na telefonie, wiecie, coś zobaczę, tak sobie zerkam, jak zobaczę naprawdę, jak ktoś mi zadaje pilne pytanie, że ktoś coś się pilnego pyta, to mu odpowiadam, staram się, jak zauważę, po prostu od razu odpowiedzieć, bo ktoś może planuje coś zrobić, a nie ma pewności do tego, jakieś pytanie zadaje, czy tak, czy to, czy tam, no to staram mu się właśnie odpowiedzieć na bieżąco, a już takie, wiecie, mniej takie pilne komentarze, to już tak po dniu, po dwóch, nie, odpowiadam. Będzie jeszcze więcej na następnej, bo jest miło, sympatycznie, nikt nikogo nie wyzywa, moderatorzy super i rękę na pulsie trzymają. Brawo dla nich, brawo, tak. Możecie im jakieś łapki zostawić, czy jakieś, nie wiem, emocjonki moderatorom. Widzicie, moderatorzy, gęby im się śmieją, szczęśliwi, że ich chwalicie. Pewnie jest im miło, nie? Mi w sumie jest miło, także myślę, że im też jest miło, także możecie im jakieś emocjonki fajne zostawić na moderatorów, a buźki będą się im bardziej jeszcze cieszyły, nie? Cieszą buźki. Fajnie. Fajnie. Osoby, które akurat znam, są moimi moderatorami. Mam dosyć bliski kontakt. Poza, jak to się mówi, jedną osobą, która to bardzo bliski kontakt, no i także fajnie, także mam pełne zaufanie, że tutaj jak najbardziej się sprawdzą i wszystkiego tutaj dopilnuję, jak ja bym coś tutaj moje oko, wiecie, przegapiło, bo mam się skupiać na rozmawianiu z wami, a nie tutaj, wiecie, na jakimś wyłapywaniu jakiegoś bałaganu, po prostu. Od tego mam ludzi, jak ja to mówię, od tego mam ludzi, nie? Zaufanych, także mogę na nich po prostu liczyć. No fajnie, dzięki. O, będzie jeszcze, aha, tutaj już czytałam, dobra. Dziękuję. Dziękują. Zadowoleni są, no i fajnie. No i fajnie. No porządek powinien być. No to. Każdy z nas ma w swoim życiu prywatnym takie lub inne sprawy i przychodząc po prostu do kogoś, to nie chcę, że tak powiem, słuchać o problemach innych, bo wiadomo,
Każdy coś tam w domu u siebie ma. Nie ma, jak to się mówi, domów, w których jakichś tam mniejszych lub większych problemów nie ma. Po prostu takie jest życie. Mamy swoje sprawy, więc nie musimy ignorować sprawy innych, nie? Zwłaszcza publicznie, ktoś tu się nie musi nam obnażać, ani widzowie nie wymagają z kogoś, ani ja nie wymagam, żeby, jak to się mówi, tutaj mi szedł i spowiadał się jak u księdza, nie? Bo nie na tym to polega. Jak mamy jakieś pytania związane właśnie z tematyką kanału, to wiadomo, sobie możemy swobodnie porozmawiać, ktoś jest właśnie pewnych rzeczy ciekawych, jak mogę odpowiedzieć, nie są to takie, wiecie, pytania, jak to się mówi, bardzo prywatne, na które nie chcę odpowiadać, zostawić to dla siebie, to po prostu nie odpowiadam. Moderatorzy super. Pomagali, pogolili kogo trzeba i super. Brawo, buziaki. Tak. Tak, super, super są. Pewnie, że super, nie? Piórkami obrosną tutaj, nie? Piórkami to obrosną. Moi moderatorzy. Gdzie ich tak chwali, to piórkami obrosną, nie? No, ale warci jak najbardziej. Nie powiem, że nie są warci pochwały, bo są warci pochwały, nie? Ojejciu, jejciu. Patrzcie, jak ten czas szybko leci. No patrzcie, zaraz 22. Jak to się mówi. W miłym towarzystwie szybko czasu pływa. Tak mówią, nie? Co mi jeszcze, kochani, powiecie ciekawego? Tak. Moi moderatorzy zadowoleni, no to fajnie, też się cieszę. Też się cieszę. Będą jeszcze bardziej, że tak powiem, rygor trzymać. Nie obrastać piórka. Ale obrastną piórka, nie? No. Duma będzie rozpięty, nie? Jak to się mówi, nie? Powiem wam, że ten ogólnie, nie? To tak... Jak zaczynałam, może wam powiem, to powiem wam, że nawet marzeniach nie myślałam, że tyle ludzi to zechce oglądać, że tyle ludzi zechce słuchać, nie? Ja tutaj, wiecie, mam tutaj do przekazania, z każdym dniem tak naprawdę, nie? Z każdym nowym dniem to jakaś osoba nowa przychodzi, bo wiadomo, nie każdy też się tak jakoś, wiecie, udziela w komentarzach, niektórzy się udzielają, jest już tyle osób, które już są stałymi widzami, się udzielają, to już wiecie, nawet popatrzę, to już wiem, bo jak to się mówi, w bonikach kto i co, i przychodzą nowe osoby też, bardzo, bardzo jest to miłe też, że tak powiem, że każdy dzień przynosi dla mnie właśnie coś nowego i motywację przede wszystkim, nie? Do tego, żebym ja nagrywała. Każda osoba tak naprawdę jest takim motywatorem dla mnie, nie? Niech nie obrastają. Ja wiem, że moderatorzy niech nie obrastają piórka, nie? Wiem, o co chodzi. Gratuluję, masz już prawie 11 tysięcy. Ja myślałam, 100 osób, jak zechce oglądać, to będzie maks, no. No niestety, nie przewidywałam. No w ogóle kiedyś to, tak jak mówię, nieraz z perspektywy czasu, że jakby mi ktoś powiedział, że ja będę nagrywać na YouTube'a cokolwiek normalnie, cokolwiek, nie? Byle co, nawet jakiegoś kwiatka, nie? Nie licząc tam gotowania czy coś tam, bo kucharzem jakimś tam nie jestem zawodowym, ani ogrodnikiem zawodowym, ani piekarzem. Amatorem, jak to się mówi, samoukiem, też się uczę dużo, też z internetu korzystam. No nie uwierzyła, no powiedziała jakiś, wyśmiałam, mówię, jakiś idiota, mówi, ja będę nagrywać jak? Ja jak będę miała odwagę i w ogóle, to jest jakiś absurd by był, nie? A to się okazało, że już minęło parę ładnych latek i tak to ładnie idzie do przodu, no nadspodziewanie. Idzie do przodu, co mnie cieszy, to się mówi, no i tak jednocześnie stało się taką pasją moją, nie? Nagrywanie dla was, taką pasją, no i ten kontakt z wami, nie? Kontakt z widzami, to też jest fajna rzecz, fajna.
Naprawdę fajna rzecz. I wchodzę, patrzę, ktoś tam coś napisał, ktoś coś tam doradził, coś tam innego, nie? No fajne to jest, no. No tak powiem wam, że trudno mi tak słowa to obraz nie określić, nie? Fajne, takie radość daje, nie? Jest taka koleżanka też, ona mnie już od dłuższego czasu ogląda, dużo młodsza ode mnie i też tak decydowała się na nagrywanie i ten i właśnie małżonek ją namawiał i tak miała chęci, ale jednak tak mało wagi miała przełamać się i w ogóle, nie? Jednak się zdecydowała, że założę kanał, chyba już ze dwa ponad miesiące nagrywa i powiem wam, że jest bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Zaczęła coś z gotowaniem, zakupy pokazuje, jakie robi i fajnie kanał. Kanał się po prostu fajnie rozwija, nie? Fajnie. Ale też musi znaleźć właśnie motywację, po prostu motywację, może źle mówię. Temat, który właśnie dla niej będzie odpowiedni, co ona chce ludziom pokazać, przekazać, nie? Każdy musi znaleźć swój po prostu to, co lubi i to, co chce innym przekazać. To jest najważniejsze, bo jak się lubi to, co się ludziom przekazuje, to też właśnie nie przynosi fajne, że tak powiem, efekty. Robimy, co lubimy i dzielimy się z innymi też, nie? Na przykład nie każdy lubi się w ziemi grzebać, nie? Jak ja. No nie lubi, no ale wiadomo, ktoś w mieście mieszka, to też nie ma możliwości, nawet jakby chciał, prawda? O, jeszcze mandziary łewki. Tak, jeszcze mandziary łewki. Chyba to rzadko wpada, bo ona, wiecie, ma swój kanał i ma też mnóstwo pracy, jak to się mówi, po uszy, nie? Ale od czasu do czasu też. Albo z opóźnieniem po prostu sobie tam odsłucha i przyjdzie i zobaczy, nie? A co to za kanał, można wiedzieć, a? No, widzicie, rozgadałam się, nie powiedziałam o kanale, nie? Kanał właśnie tej dziewczyny to się nazywa To Takie Proste. Także jak ktoś chce, to może zobaczyć, widzicie? Miałam powiedzieć, jak się nazywa, ale pablam, jak to się mówi, jak najęta i nie powiedziałam, nie? Czyli też polecam jak najbardziej. Osoba, która zaczyna i myślę, że chyba bardziej pójdzie tego, co rozmawiałyśmy, w kierunku właśnie pokazywania zakupów na kanale, nie? Chyba, że jakiś temat inny po prostu odkryje, którym zechce się podzielić i po prostu, czy ludziom to się podoba, bo na początku jest właśnie trudno. Trudno jest dla nas, osób, które zaczynają nagrywać, znaleźć po prostu, jak to się mówi, to co my byśmy chcieli nagrywać i żeby to nie było na jeden, dwa filmy, tylko żeby to było jakaś tam po prostu stabilność co jakiś czas, te filmy w miarę regularnie, żeby były i żebyśmy mieli ten temat, a nie tak, że dwa filmy o czymś, a potem nagle nie mamy tematu. Także gotowanie to jest niekończąca się historia, czyli gotować można, gotować. I potraw jest tyle, że jejciu, przepraszam was. I potraw jest po prostu tyle, że chyba życia bez braku, żeby wszystkie potrawy ugotować dosłownie, nie? Tak myślę, nie? Monia, ja też pracuję w Herbapolu. Boże, normalnie uduszę z kaszlu, jak mi się śmiać chce. Tak, bo u nas tak mówią, nie? Że pracuję w Herbapolu, trochę w domu, trochę w polu. No to chyba na Lubelszczyźnie jest takie powiedzenie, nie? Pracuję w Herbapolu, nie? Kto się pyta, to pracuję w Herbapolu, trochę w domu, trochę w polu. No za śmieszne to jest, nie? Pisałam raz w YouTube, to takie proste, nie znalazłam jej kanału, no bo to jest świeży kanał, także wiesz, tam musisz zobaczyć u mnie, czekaj, ci powiem, wiesz co, ostatnio w tym, na ekranach końcowych u mnie no, w zakupach właśnie był właśnie ten kanał reklamowałam, nie, to takie proste.
Także tam polecałam po prostu ją, nie? Poznałam dziewczynę, fajna dziewczyna, nie? O widzisz, już domyskie drogi tutaj rozwiązał twój problem, wiecie. Ja w zasadzie nie pozwalam, wiecie, do dawania linków, jak ktoś reklamuje swoje kanały, ale jak to się mówi, z moim własnym przyzwoleniem i z moderatora przyzwoleniem jak najbardziej pozwalam na udostępnienie linku, bo tego po prostu nie za bardzo toleruję, jeżeli ja na to zgody nie wyrażam, nie? Ja na to zgodę wyrazić, żeby po prostu dawać linki, bo każdy by dawał linki do swoich kanałów i robiłby się po prostu chaos, także w ramach wyjątku, jak mówię, nie? Samojskie drogi, przepraszam, zapomniałam o tobie. Aha, pierwszy raz, słyszę. Aha. Ale co pierwszy raz słyszysz, że trochę chyba herba polu pierwszy raz słyszysz? No nie gadaj. Nie gadaj, że pierwszy raz słyszysz. No mówisz, to jest nasze ten, no, lubelskie takie powiedzonko, nie? Ja to ostatnio coś mówiłam do mojego męża, że na deszcz jakoś tak mówiłam, a on mówi, że nie słyszał. A ja coś tam nie plucha, nie chlapa. Cipczy, o, cipczy. Mówię, mamy paskudnie jak cipczy, a on tak do mnie, jajciu. Co to gadasz? No mówię, no paskudna pogoda, taka mówię, chlapa, nie? I to, że mówić też nie słyszał, nie? Że to tak się mówi, nie? Ja to mówię, ale no, tak mówili jakoś tak, nie wiem. Jakoś tak się człowiek przyzwyczaja, w niektórych regionach jest tak, że takie jakieś tam, takie się rzeczy mówi nietypowe po staremu, nie? O, herba polu, tak. No to już wiesz, widzisz? O herba polu. Czyli jak to się mówi, robi wszystko. Ten, co pracuje w herbopolu, robi wszystko, nie? Jest jak to się mówi. W domu robi wszystko. I w domu, i koło domu, nie? Ale tak fajnie, nie? No bo ciekawcy zawsze pytali, gdzie kto pracuje, to tak mu właśnie odpowiadali, żeby się odczepił. Czyli w herbopolu. Trochę w domu, trochę. I w polu, nie? Ktoś mówi, jak u mnie, ja w domu gotuję, piekę, sprzątam, no i w sezonie robię w polu. No, ja pracuję tak po polu, nie? No dobra, moi drodzy. Co mi jeszcze, moi drodzy, powiecie? Jeszcze chwilę tutaj pomarudzę wam. Bo już i tak jestem, jak to się mówi. Już widzę po czasie 22 już ponad. Ale że to były problemy techniczne, to jeszcze jakieś, myślę, że do 10 minut i spadamy, nie? Za to mamy nagrodę, że to było za późno, nie? Jak i w sumie jutro i tak mi idą do szkoły, bo jest niedziela. Także może mi tu nie padną. Wytrzymają jeszcze 10 minut, nie mi położę. Ja zawsze mówię, że ten komputer tutaj mam u dzieciaków, także moje stanowisko dowodzenia i nie mogę tutaj z wami gadać całą noc, chociaż bym chciała, chociaż nie wiem, czy byście to zdzierżyli, wytrzymali, to nie wiem, tego też nie wiem. Pomału tutaj widzę, też osoby już uciekają, niektóre się pożegnały, powiedziały dobranoc, także i my tu zaraz, za chwilę pójdziemy na, jak to się mówi, wieczorny relaks, to jest sobie jakiś, wiecie, jakiś film obejrzę, coś popatrzę, jakąś herbatkę jeszcze sobie pyknę. I trzeba, to się mówi, odpoczywać. To trzeba wstawać i myśleć, co na obiad robić, nie? A ja jeszcze nie mam pomysłu. Kompletnie. Bez pomysłu jest. Wtedy niektórzy pisali, to kotleciki, to coś tam. Ciasto mam, także z ciastem spokojnie. Tylko coś na obiadek po prostu trzeba będzie wymyślić, coś tam się po prostu wymyśli. Na pewno będzie pysznie. Jak jeszcze nie narzekają i jedzą, co im gotuje, wszyscy żywi i cali, to chyba nie się, jak ja mówię, nie? Także kochani, nie narzekają, ale mówię, jak to mówię czasami, nie? Zawsze spakuję, jak ktoś znaczy się, zawsze lepiej smakuje, jak ktoś inny gotuje. Nie, w sumie mi tam też, nie?
Przeniesiona na arbuziaki, jaki najlepszy? Oglądałam kosztowanie owoców, ale jakie polecasz? Jakie ja polecam? No ja najbardziej polecam takie do uprawy właśnie przystosowane w Polsce, nie? Że po prostu, które są u nas dostępne na rynku, bo to są takie, niektóre to są takie egzotyczne, że tak powiem, odmiany sprowadzane po prostu z zagranicy. Z pewnego źródła, którego zdradzać nie będę, bo to nie jest cel. Takiego źródła posiadam po prostu na siona. Ale najbardziej to właśnie do naszej właśnie uprawy to jako ten, jako złotowolicy, to taki żółty w czerwonym miąższu, janosik, janosik on chyba zielony, żółtym miąższu. No i z tych co miałam, tych takich egzotycznych to nie wiem nazwy właśnie, bo to takie jajkowate. To był po prostu taki pomarańczowy. On może za duży nie rósł, ale taki smaczny, smaczny był. No i co miałam właśnie, o czym marzyłam i chciałam mieć, to coś nietypowego, jarbus o białym miąższu, to chyba z dwóch odmian. O białym miąższu też bardzo, bardzo przepyszny. Ale nie wiem, czy o białym miąższu właśnie kupi. Najczęściej właśnie chyba jeszcze rozario, czy coś takiego w Polsce można kupić, ale najbardziej to złotowolice. Ono za dużo nie rośnie, ale ono rośnie. I w szklarni urośnie i urośnie w gruncie, nie? Także taki sprawdzony. Jako pierwszy właśnie arbus to miałam te złotowolice. Jako pierwszy jeszcze przed nagrywaniem kilka tam krzaczków i to fajnie rosło. Nie duże takie piłeczki, ale fajne. Fajny, smaczny, nie? Nie urosną nam takie, jak my sobie wyobrażamy, że w sklepie jakieś 5-kilowe. Chociaż może się zdarzają jakieś egzemplarze, ale u mnie przynajmniej takich nie było. Ode mnie to mogę takie właśnie polecić. Bo jest właśnie dużo odmian, można sobie tam sprowadzać. Ale też nie oszukujmy się, że na przykład jak doma mamy Ewę, we Włoszech na przykład jest inny klimat, jest bardzo długo ciepło, więc one mają szansę. Niektóre właśnie warzywa czy owoce, nie wiem czy nazwać warzywem czy owocem właściwie arbuza, nie? Żeby to głupa nie palnąć, nie? Raczej owoc chyba, nie? Owoc, warzywo. No tak prawidłowo jak to się powinno mówić, nie? Na przykład we Włoszech jest inny klimat, no to one mają szansę te włoskie odmiany tam dojrzeć, jest dużo ciepła na dłuższy okres czasu, a u nas wiadomo, to jest klimat taki, że już jesień i jakieś tam, wiecie, chłodne temperatury i niektóre odmiany nie mają szans dojrzeć, nie? Twoje nasionka to masz, bo słyszałam przy smakowaniu, że zostawiasz. Tak, mam swoje nasionka. Zostawiłam. No nie wiem, czy akurat wszystkie, wiesz, odmiany będę wysiewać. Coś nowego też, że tak powiem, ściągnęłam jakieś nowe odmiany, które zechcę spróbować. No i nie wiem, powiem wam, że jakoś się wciągłam w ten. Jeśli powiem ci, Magda, jakoś się wciągłam w te arbuzy. No, arbuz jest taka dla mnie roślina nieprzetworowa, nie? Także też za dużo tego jakoś też nie warto jakoś tam tak wysadzać, bo to trzeba na bieżąco zjadać. Bo to wiadomo, to się nie przechowa. No niby robią gdzieś tam na tych chyba ukraińskich kanałach, czy rosyjskich, no nie wiem. Arbuzy do słoików, ale nie wiem, jakby to smakowało po prostu. Widziałam, że robią. No jakieś tam lemoniady, czy coś, nie? Jak to się mówi, mamy pomidora, ogórka, czy coś tam innego, to mamy warzywo przetworowe, nie? Więc możemy go zrobić, nie? A arbuz jednak nie jest przetworowy, nie? A jak ktoś tam mało, że tak powiem, za tym przypada, zawsze sobie tam co jednego czy dwa może kupić. Ale powiem, że swojskie arbuz smakuje, nie ma porównania, to chyba wszystko swojskie. Smakuje, że nie ma porównania, nie? No nie wiem, czy jest trudna, czy łatwa uprawa arbuza. No w sumie
Ja uważam, jak dla mnie to jest łatwe, tylko w odpowiednim czasie musi być rozsada ta po prostu wysiana, nie za wcześno, żeby się nie wyciągła. Ktoś tam ma jakiś inspekt, tunel czy coś tam, no to sobie już może trzymać. Też nie lubi mrozów, no wiadomo, pomidor też nie lubi, żadna rozsada właściwie nie lubi mrozów, nie? No może por tam jest odporniejszy, czy jakaś cebula z rozsady. Bo jakieś tam minimalne, niższe temperatury zniesie, nie? Także tak, nie wiem, co tam jeszcze byś chciała wiedzieć na temat po prostu ten arbuzu. Myślę, że tyle, nie? Zależy, czy po prostu już miałaś, czy dopiero zaczynasz z tą uprawą, nie? Dobrze. Ale warto coś tam nowego spróbować. Zawsze warto mieć swoje po prostu, nie? Także możesz napisać, czy ten, czy zaczynasz dopiero, czy już masz jakieś doświadczenie. Poczekam, co mi tutaj napiszesz i będziemy się żegnać, nie? Bo jak zacznę tu gadać, to będę gadać do białego rana z wami. Także poczekam, co ty mi tutaj napiszesz o tych arbuziakach, jak jesteś jeszcze. I będziemy się żegnać, jak fajnie było, to ja mówię, nie? No owoc, tak myślałam, że owoc, nie? Inni mówią owoc, inni mówią warzywo, nie? Na arbuzę. Czekamy, co tam tutaj Magda nam napisze. To zrobię pierogi, a dziś miałam zupę krupnik. A na końcu dodaje się jeszcze kapustę kiszoną. Kumpela kiedyś taką robiła, a jest z Inowrocławia. Dodaje się jeszcze kapustę kiszoną do krupniku? Kapustę kiszoną? Pierwsze słyszę. Chyba dobrze zrozumiałam, do krupniku, nie? Kapustę kiszoną. Coś nowego. Ale co, jak to mówi region, to obyczaj. Zacznę z arbuzami, więc dziękuję. No to w razie pytań, to tam możesz pisać, nie? Bo zatem też będę pokazywać w tym roku, jak rozsadę wysiewam i tak dalej i co. Ja to podkiełkowuję, po prostu podkiełkowuję głównie pomidory i arbuzy, także jak chcesz, to możesz się cofnąć do filmów z tamtego sezonu, a jak nie, to po prostu czekaj. Będziemy działać, jak będzie sezon. Także coś wam, co wam powiem na koniec. Dziękuję wam, że tak licznie byliście. Dziękuję wszystkim osobom, które były, które będą odsłuchiwały. Pozdrawiam stałych widzów, nowe osoby i co? Do usłyszenia myślę, że za 2 tygodnie. I widzimy się na moich filmach. Pa, buziaki.